Nie żyje wybitna kobieta mediów. Kondolencje płyną nawet od premiera, nie byłoby tego zwycięstwa bez ciebie. Nie tak chcieliśmy powitać nowy rok. Zdecydowanie nie tak. Czymże jest wrzawa internautów po Sylwestrze TVP wobec tragicznych wieści płynących z polskich mediów? Nie żyje wybitna kobieta z zaszklanego ekranu. Wieści o jej śmierci jak mantra przypominają o ulotności życia w nowym, 2024 roku. Nie żyje wybitna kobieta mediów. Odeszła nieoczekiwanie, doczekawszy 2024 roku. Miała tak wiele planów, że trudno ująć je w tym krótkim wpisie. Tak o jej odejściu piszą jej bliscy współpracownicy oraz przyjaciele. Przyjaciółka, która dzieliła się ze wszystkimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Trudno opisać ból. Byłaś dla nas bardzo ważna. Będzie nam ciebie brakować. Podaje koleżanka zmarłej. Nie żyje wybitna kobieta polityk. Trudno pogodzić się ze śmiercią postaci tak ikonicznych. 2024 rok boleśnie przypomniał nam o ulotności życia. Śmierć wybitnej kobiety komentują nawet najbardziej znane nazwiska ze sceny politycznej. Jeśli można być damą w polityce, a ja wierzę, że tak, to Iwona na pewno nią była. Cudowna osoba, fantastyczna koleżanka. Chciałoby się powiedzieć, myślę, że każdy z nas platformiaków dzisiaj myśli o niej przyjaciółka. Jest nam smutno. Jest nam na pewno bardzo smutno, wspominała także na antenie TVN24 ministra zdrowia Izabela Leszczyna, KO. Nie żyje Iwona Śledzińska-Katarasińska. Podawana za coacha, kobietę o niezłomnym charakterze, ikonę, która w trudnej branży utrzymała się aż przez 9 kadencji, zdobywając w ostatnich wyborach w 2023 roku aż 6411 głosów, której do kolejnego wielkiego sukcesu zabrakło dosłownie 2 dni. W wieku niespełna 83 lat odeszła Iwona Śledzińska-Katarasińska, która za 2 dni miała obchodzić swoje 83 urodziny. Głos w sprawie zmarłej posłanki zabrał nawet premier RP Donald Tusk. Iwona Śledzińska-Katarasińska nie żyje. Przyjaciółka, mądra i bardzo dzielna posłanka. Kiedy jesienią pytałem ją o zdrowie, powiedziała z właściwym jej poczuciem humoru, że nigdzie się nie wybiera. Dopóki nie wygramy, dodała. Nie byłoby tego zwycięstwa bez ciebie, Iwonko. Podaje na swoim Twitterze.